Steps mid, maybe one under. I'm holding nade for monster. Don't see anything connect. Maybe in the corner already, Victor. Like left, right side. I mean. One shot. I'm jumping nade. One mid. I need to leave and take long, Victor. I have two flashes for you. Flashing can you flash? I can flash out somewhere. Oh, con. Again. I can flash again. One dead. Flash. Flashing as well. Shot, shot. One molly short. One more A. Nice. Last. Short, short, short. Last. Last. Okay. In the corner, in the corner. Flashing. Nice. Let's go! Oh, Victor. Oh my god. Nice shot. Welcome, Mida. Jeden A, co najwyżej. Skąd miałeś mieć? A co ty? A mam przypał. Gdzie jest gość? Schody. Schodami. Dam ci flesza na schody, chcesz? No. Leci flesza na schody. Wyrzutkę. Daję to, palę dżunglę. No. Daj mi jeszcze ten? No ten sportowy. Nic oddaję, no. To co, jak pisz ze mnie? Jak to głowa? Zrób coś klipa z tego. Jak to jest głowa? Było na głowie. Siemano, siemano, jeżeli chcesz wygrać przedstawioną kosę Bowie Knife o wartości prawie 700 zł, to zasubskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem. Zostaw łapkę w górę pod tym materiałem oraz napisz komentarz z godziną, o której to oglądasz. A teraz zapraszam cię już do dalszej części filmu. Ty tu się uciekasz, żeby nie zginąć. Przepraszam, przepraszam. No dwóch tu. Tak, musisz. Ja w sumie też, że Bóg to co ja robię. Jezus. Galil, rampa. Nie umarł. To się nie da uciec. Nice shot. Mask side and maybe... I'm heaven. Oh, pillar and side. Pillar and side. Side default. Side last. That's a default, yeah. Hello. Okay. Oh no. TikTok. No. He got a heart attack one shot. Hold him. Yeah, take a pause. No, jeden mecz miniwa FIFA i po turnieju wystarczyło mi. Nie wiem po co się w ogóle zabierałem za grę tego. Patrz jaki kurde. No. Ja te był. A? Ładnie, Paweł, i ty mówisz, że gierka źle działa. Ej, sik. No i drzwi mi wjechał. Ale dał! Co jest? W odbijaniu zawodnicy nie posiadają granatów. Nie ma tutaj żadnego smoka, nie ma tutaj też żadnego flesza, nie ma też Hadesa. Bardzo ładnie Olimp w tej rundzie, chociaż Jacob jeszcze daje sygnał do ataku. Jeszcze wierzy w to, że będzie to można odbić. Ale trzeba by na pewno, bo czas ucieka, Moonwalk wychyla. I teraz 1 vs 1, Jacob również trafiony. Moonwalk z kolejnym headshotem, z kolejnym fragiem i Paloma z kolejną wygraną rundą. W sytuacji 2-3 faktycznie Paloma sobie z tym poradzi. No teraz Olimp wyrównuje. I popatrzmy na Kylara, bo ten już jest przy rampie. Fly może mieć delikatne problemy, chociaż teraz wszystko jest dla niego jasne. Killer tylko 11 HP, ale Fly, wiemy co potrafi. Prawda, może być ważne starcie, bo gdyby Killerowi udało się przejąć pozycję, wtedy mógłby tutaj pomóc kolegom. Olip jednak pikuje. Do tego Moonwalk też jest niedaleko, więc tutaj Paloma jest dobrze ustawiona. Pytanie, czy Killer zaskoczy Moonwalka, bo Nine rotuje na 20 sekund do końca na bombsite A. To jest ryzykowne, ale to może zadziałać. To może zadziałać, tym bardziej, że to będzie właśnie element zaskoczenia, mimo tego, że mocno ucierpiał w tym starciu. Killer wyciąga jedną eliminację, Fly jeszcze błędu nie popełnia, ale jest tutaj już bardzo blisko. Oczywiście Olip na podsadce, z tego AK-47 błędu nie popełnia, 14 do 13. No i trzeba powiedzieć, że była to naprawdę bardzo zwariowana dogryweczka. Jednego, ale wcześniej dwa pierwsze fragi zdobyte właśnie przez zespół broniący.
I ta runda, którą Paloma przegrała, to też był entry frag, więc widać, że ta defensywa nie hula tak jak powinna. Tu jednak Hades, mimo że był ustawiony, nie był w stanie się zrewanżować. No wiemy, że na pierwszej mapie Hadesa nie było za bardzo widać, ale Kay ma świetną pozycję. No nie wierzę w to, co widzę. Kay! Ale błąd. No jeżeli tak będą strzelać zawodnicy Nine, to tej trzeciej mapy na pewno nie zobaczymy w tym finale. No i to była bardzo ważna batalia, której nie udaje się wygrać, ale poczekajmy, bo SNX wchodzi na plecy. Będą ogromne tarapaty w tym momencie zawodników Nine. SNX, pełen spokój. Czuje się i tutaj on mało nie trafił swojego kolegi. Olimp w klaczu, 11 HP, to nie będzie łatwe, bo no, jest tak naprawdę na jeden strzał, ale rywale też nie trzymają się zbyt dobrze. Olimp świetnie wcelowany, ale to hej! W tym momencie nie wydał kasy na AK i Galile. Faktycznie dosyć ciekawe zagranie od Palomy. Jest właściwie tylko ten jeden Deagle w rękach Olimpa, ale był, bo Kay już się go pozbywa. Teraz Kiserek z tym lepszym pistoletem, ale Kay sobie świetnie radzi. Może i były gdzieś te błędy w pierwszej połowie, aczkolwiek teraz widzimy, że Kay jest najlepszym strzelcem po stronie Nine. I proszę bardzo, kolejny frag od niego. Broń przeładowana, kolejna próba, czwarta eliminacja i SNX również podnosi Deagle'a, ale ten Deagle miał na sobie jakąś klątwę. Kay zgarnia 5 fragów i mamy 6 zwycięstwo dla ekipy Nine. Jest mecz i też zaczyna się tutaj Killer zastanawiać, co z rywalami, czy oni gdzieś przypadkiem nie poszli, bo Killer podejmuje decyzję o tym, żeby zagrać się bliżej drabiny, żeby zagrać się bliżej gniazda. Tam jeszcze dorzucony koktajl Mołotowa, więc teraz już Moonwalk będzie mógł kłaść bombę. I od dwóch różnych stron zawodnicy Nine odbijają bombsite. Zobaczmy, czy to im się uda, bo za chwilę starcie z Moonwalkiem. Ten wcelowany Moonwalk daje przewagę i Killer. Czy on to wszystko wytrzyma? Moonwalk! I co jest ciekawego, bo tu muszę pokazać dwa powy. On się chowa. I teraz najważniejszą osobą jest Killer w tym momencie. Gość z okna... Czekaj, teraz patrz. Gość z okna będzie sprawdzał mida. Nie widział, nic na midzie. Gość z Donata. Patrz, jaki Killer ma timing. To jest najważniejsze. Schodzisz, gość właśnie sprawdza z okna. Schodzi smoke. I Killer się przycisnął tam, nie? Czyli całe jest info, że jest clear. I najlepsze jest to, że w tej sytuacji, jak rozmawiałem z wieloma graczami, nie? Raczej ktoś by zrotował, albo zacząłby skakać w oknie, niż stać w oknie całą rundę i czekać po prostu na typa w oknie, no. Taka old man team. A to ja perze myślałem, nie, to już rok temu był z tym problem, nic nie zrobili, czemu mają teraz zrobić? Polski CS jest skazany na... Paloma Gate. Bo zeskocz na przebo, please, zeskocz na przebo. Ja to robię teraz, IQ 200. Czerwo gość, ale w mainie, wszedłem mainem. Przed kornikiem, za czerwo. I tylko jeden komentarz będzie. Tylko jeden komentarz będzie, bo to ja... Nie, naprawdę. Jakby wielu generalnie prosów, słuchajcie, ze sceny profesjonalnej, światowej Counter-Strike'a, nie mówię nawet tylko o polskiej, na pewnym szczeblu swojej na pewnym etapie swojej kariery haksowało, nie? Byli wtedy młodzi, głupi, haksowali i też na tych haksach się nauczyli grać w CS-a trochę, nie? Bo też jak się haksowało, czy coś, to też się uczyło pewnych zachowań, uczyło się timingów przy okazji w ogóle, nie? Więc jeżeli ktoś miał talent, tak, i haksował, jakby w końcu uznał, że to głupota i w ogóle, no ale część zawodników generalnie, słuchajcie, korzystała ze wspomagaczy, nie? Czy to w CS 1.6, czy w Source'ie. Co tam masz? Na blisko fajnie. Dajcie mi shota z tym, na silo, na przybo. Do przyba powinno wchodzić. Rozbija sobie. Przybo więcej, pomóż się reload. Jeszcze pod... A! Last. A drugi ammo. Zaryczasz od kuchni tam? Jezu. Jaki? Nie no! Mateusz! Weź go tam dojedź w końcu, bo naprawdę on cię panuszy za bardzo. Plecy mamy. Komunikacja... Czy te nie widzę? Wchodzę w smokę. Jest od barampa.
Tak też! W ogóle nie mam w tym dodania. Dobra, Ryk, samo zjdę z wami na... FC19? Wiesz co, 19 mam grać by od kapa. Smoky outside i outside coś. I outside na silo jeszcze jeden i za czerwo. Na dół. Szybo. Kwadro, widzę skacz. No jak on nie ginie? Pod heaven idzie jeden.